Nasz wydział kształci studentów na kierunkach inżynierskich, czyli logistyka, zarządzanie inżynieria produkcji, inżynieria moblarstwa, zarządzanie inżynieria usług, a także na kierunkach miękkich, które obejmują kompetencje menedżerskie i nie mają tego panelu matematyczno-technicznego, czyli zarządzanie i turystyka i rekreacja. Kształcąc się na naszym Wydziale, możecie z jednej strony nabyć umiejętności techniczne, które pozwolą Wam na funkcjonowanie w takich środowiskach produkcyjnych. Zdobędziecie umiejętności zarządzania zespołami, współpracy z pracownikami, wydobywania z nich motywowania do, do lepszej pracy a także sposób komunikacji z otoczeniem, czyli z partnerami biznesowymi, z interesariuszami z zewnątrz, z urzędami, z osobami, które współpracują z Waszymi przedsiębiorstwami. Poza tym, to, co jest takim atutem na, na wydziale, to jest możliwość współpracy z, z rzeczywiście z realnymi przedsiębiorcami. Często mamy przedmioty, które realizowane są przez przedstawicieli biznesu, wizyty studyjne czy projekty biznesowe. W ramach procesu kształcenia możecie rzeczywiście wiedzieć, jak to się realizuje w przedsiębiorstwach w biznesie, i te umiejętności potem przełożyć na to, co jest na rynku pracy. Jeżeli chodzi o bazę laboratoryjną, to wiadomo, że ona jest inna dla kierunków technicznych, gdzie będziecie mieli możliwość takiej próbki procesu produkcyjnego, który funkcjonuje w przedsiębiorstwie. Na logistyce mamy na przykład magazyn wysokiego składowania, gdzie można zaprogramować i potem obserwować cały proces produkcyjny. Mamy też oprogramowanie, które służy, Sterowaniu procesów produkcyjnych, zarówno na kierunku zarządzania inżynierią produkcji, jak i na kierunku logistyka. Natomiast na tych kierunkach miękkich, to co istotne w naszej bazie laboratoryjnej, to takie elementy wspomagające uczenie się kompetencji menedżerskich, czyli na przykład gry strategiczne, czy na przykład różnego rodzaju programy. Wychodząc na rynek pracy, możecie się poszczycić tymi kwalifikacjami, takimi obsługi programów, które potem są wykorzystywane w podlaskich i krajowych przedsiębiorstwach. Natomiast, jeżeli chodzi o zaplecze inżynierskie, no to oczywiście mamy laboratoria fizyki, czy czy materiałoznawstwa. Czyli wszystkie te techniczne przedmioty, które wymagają pewnych umiejętności, możecie zrealizować także w naszej bazie laboratoryjnej. Jeżeli macie niedosyt tego, co dzieje się w trakcie takiego regularnego kształcenia, to oczywiście możecie korzystać z naszej bogatej oferty, takich zajęć poza standardowym programem studiów, to są przede wszystkim koła naukowe i to, co specyficzne dla wydziału, to też różnorodność tych. Począwszy od koła kreatywności, na przykład, czy koła, które wykształca umiejętności humanistyczne, poprzez takie typowo profilowe koła zarządzania produkcją, czy koła, które są dedykowane logistyce. Wybierając te koła, możecie oczywiście rozwijać swoje pasje, które są szersze niż wybrany kierunek studiów, bądź pogłębiać tą wiedzę i umiejętności, przede wszystkim, które zdobywacie w trakcie regularnego kształcenia. Skoła to przyjaźnie, to zapasjonowani opiekunowie, to dodatkowe możliwości, projekty biznesowe, na co bardzo mocno stawiamy. Myślę, że w związku z tym, że nasz wydział jest interdyscyplinarny, to na Wydziale Inżynierii i Zarządzania odnajdą się zarówno absolwenci techników, jak i liceów ogólnokształcących. Jeżeli chodzi o dodatkowe umiejętności, które możecie wykształcić poza uczelnią. To zachęcam do wymiany międzynarodowej z krajami partnerskimi w ramach wymiany programu Erasmus. Mamy umowy partnerskie podpisane przede wszystkim z uczelniami w Portugalii, w Hiszpanii, we Włoszech, ale także z krajami nadbałtyckimi Litwa, Łotwa, Estonia. Bardzo ciekawa współpraca jest z Francją oraz z Niemcami. Jest także możliwość wyjechania do krajów poza Unię Europejską. Szczególnie zachęcam do korzystania z oferty szkoły letniej, która jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym na Wydziale. Ona się odbywa w Chinach, bądź na miejscu w Polsce, na Wydziale, gdzie studenci nasi i studenci z Chin realizują programy kształcenia, ale także takiej wymiany kulturowej, która jest w jakiś sposób niezapomnianym przeżyciem. Zapraszam Was serdecznie na Wydział Inżynierii Zarządzania. Ja myślę, że wybór będzie najlepszy z możliwych: że będziecie zadowoleni, usatysfakcjonowani, no i szczęśliwi. Zapraszam serdecznie.